Hej kochani, dzisiaj przychodzę do Was z haulem z butiku Marsala. Tak już wcześniej w poprzednim filmie pokazywałam Wam kilka rzeczy, które sobie zakupiłam w Marsali. Tak teraz znowu mam kolejne rzeczy z Marsali. Także dzisiaj się z Wami nimi podzielę, pokażę Wam co sobie zakupiłam. I tytułem wstępu chciałabym Was zaprosić do subskrypcji mojego kanału, zostawienia po sobie jakiegokolwiek śladu, łapki w górę, łapki w dół, podzielenia się opinią. I także dajcie znać w komentarzach, jak Wam się będą podobały rzeczy, które Wam za chwilę pokażę. Nie przedłużając, przechodzimy do rzeczy. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, jaką Wam pokażę, jest to krótka koszula. Po prostu uważam, że kolor jest cudowny, jest sztosem i on jest w ogóle chyba najmodniejszym kolorem, jeśli chodzi o jesień. Mam taką samą koszulę i słuchajcie, ona jest czarna, także za chwilę po prostu sobie je przymierzę i później Wam pokażę resztę. Jeszcze Wam może tylko dodam, że koszula kosztowała 239,90, tak samo jak i ta. Możliwe jest, że słuchajcie, jeszcze Wam może pokażę takie przebitki, może gdzieś na wieszaku, jeśli mi w ogóle światło na to pozwoli i coś tam się, wiecie, uda konkretnego złapać, to Wam pokażę, jak one wyglądają. I sorry, że są pogięte, ale są prosto wyjęte z siaty. Także nie przedłużając, ja w nie wskakuję. A więc, kochani, jestem. Mam nadzieję, że mnie tutaj widać w miarę w całości. Pierwszą założyłam sobie tą karmelkową koszulę beżową, jak zwał. Fajne jest to, słuchajcie, że koszula ma naprawdę takie tutaj luźne rękawy i on, wiecie, można je sobie podwinąć, bo z reguły jak sobie tutaj zapiecie te mankiety, to już się nie da jakby koszulą manewrować. A tu jest fajne, że się da. Jakby widzicie, że koszula jest krótka, ja ją sobie wyjmę. Ona po prostu jest taka... No, krótka, nie krótka, bo mi zależy dla kogo. Fajnie, że jest właśnie taka lekka, zwiewna, no bardzo mi się to podoba. Bardziej mi się podoba, jak rękawy mam na przykład podwinięte, niż takie po prostu spuszczone. Ja sobie ją tutaj włożyłam do środka. Tu widzicie, że można się też zapiąć pod samą szyję, jakby tak ktoś chciał, także to też jest fajne. No i co to Wam więcej powiedzieć? Ona trochę prześwituje, jak widzicie, trochę widać właśnie mój biustonosz. No ale mi osobiście to nie przeszkadza, wiem, że są dziewczyny, które tego nie lubią, ale może wtedy sobie może założyć jakiś beżowy i to już się tak nie będzie rzucało w oczy. Ja aktualnie mam właśnie czarny, jak możecie zauważyć. No uważam, że naprawdę jest sztosem. Mi się bardzo w ogóle podoba ten kolor. Fajnie, ja sobie, że tutaj mogę, wiecie, tak sobie sama rozpiąć, ewentualnie zapiąć. Także ja wskakuję po prostu w tą czarną, żeby Wam pokazać, jak wygląda drugi kolor, ale uważam, że ten jest naprawdę fajny. Także nie przedłużając, wskakujemy w czarną. A więc słuchajcie, jestem. Teraz przyszłam w koszuli czarnej. Uważam, że czarna to jest w ogóle chyba mój faworyt, bo po prostu ta czerni, w ogóle ten brąz na tych jeansach uważam, że wygląda sztosem. Poza tym wiecie, że czarny dopasuje do wszystkiego, także koszulę naprawdę można sobie dostylizować do wszystkiego. Ja sobie ją tutaj też, wiecie, po prostu wsadziłam w spodnie, ale też się zastanawiam, czy na przykład nie spróbować sobie, słuchajcie, troszeczkę mniejszej, no bo one jednak faktycznie są zawyżone, jeśli chodzi o rozmiarówkę, ale no widocznie po prostu o to chodziło. Ale naprawdę bardzo przyjemnie się to, słuchajcie, nosi na ciele, bo są naprawdę bardzo, ale to bardzo lekkie. Ja praktycznie nie czuję, że coś mam na sobie, poza tym, że no tutaj mam te rękawy, które, wiecie, no czasami opadają, czasami nie. Dlatego może spróbuję po prostu sobie rozmiar mniejszy, bo tutaj też jest troszeczkę, jak widzicie, luzu, ale no uważam, że naprawdę fajne i fajne, że to jest, wiecie, polska produkcja, a nie tak jak przed chwilą Wam w kolejnym tam poprzednim moim haulu pokazywałam Mojito i jest... Made in China, co mnie naprawdę bardzo, bardzo irytuje, bo te same pieniądze się płaci za totalnie inną jakość. No uważam, że koszula, wiecie, jak koszula czarna, fajna. Także jeśli szukacie czarnej albo właśnie beżowej, jeszcze widziałam, że są chyba białe, to naprawdę, naprawdę Wam polecam, bo no po prostu
No uważam, że jest znowu sztosem. Ja wskakuję w kolejną rzecz i za chwilę się widzimy. Słuchajcie, wróciłam. I to będzie dla Was totalny szok, tak jak to był dla mnie. Ja nie chodzę ogólnie w takich sukienkach, ale stwierdziłam, że sobie po prostu ją wezmę do domu, przymierzę, zobaczę, jak to wygląda. No nie uważam, że jest to krój dla mnie, ja się nie czuję w długich sukienkach, ale strasznie mi się podobał, słuchajcie, wzór. To Wam już właśnie pokazuję. Uważam, że wzór jest po prostu przepiękny, gdyż jeśli ktoś uwielbia długie sukienki, to serio, ale to serio Wam ją polecam, bo jest przekozacka, jeśli chodzi o materiał, jest lekka, zwiewna. Tu ma w ogóle gumkę w pasie. Ja wzięłam chyba rozmiar ML, z tego co pamiętam. Zaraz Wam powiem, żeby się tutaj nie... Tak. Także, no tak to wygląda. Tutaj fajnie podkreśla, wiecie, biust. Tutaj można sobie też, wiecie, jak nie chcecie się tak pokazywać, jak ja się tu pokazałam, to się można zapiąć. Także to też jest fajną opcją. No fajne jest to, że właśnie jest taka zwiewna i naprawdę fajnie współpracuje z Wami. Ja sobie założyłam takie ciężkie buty do niej, ale ja u siebie jej niestety nie widzę, także na pewno ze mną nie zostanie, ale to jest, wiecie, tak tylko dla pokazania Wam, że naprawdę jest taka sukienka, którą możecie sobie zakupić tak samo polskiej produkcji i naprawdę jest warta uwagi. Jeśli uwielbiacie długie sukienki i czujecie się w nich okej, to naprawdę serio Wam ją polecam. No gdyby nie to, że ja się w tym serio nie czuję, czuję się w ogóle jako jakimś innym, to na pewno bym ją sobie zostawiła. Także jeszcze taki, wiecie, szybki look na to, jak ona wygląda. I przedłużając, zabieram Was do po prostu kolejnej rzeczy, którą zakupiłam. Także widzimy się za chwilkę. Teraz, kochani, dla miłośników bluz, założyłam sobie taką wielką, oversize'ową bluzę. Wydaje mi się, że powinna wziąć rozmiar mniejszy, ale no, już Wam pokażę po prostu, co sobie wzięłam, ale uważam, że jeśli chodzi o szarość, tak jak już Wam kiedyś powiedziałam, ja jestem zakochana w kolorze szarym, po prostu dla mnie uważam, że szary to jest życie. Fajnie, on naprawdę współgra, uważam jeszcze w ogóle, jeśli macie blond włosy, to no to jest po prostu jakiś sztos. Bluza ma taki, wiecie, obszerny kaptur. Ja mam bluzę łamaną tak samo chyba M na L, z tego co pamiętam, bo pamiętam, że brałam większy rozmiar, jest chyba SM i M na L. Także bardzo fajnie. Ma w ogóle kieszenie, taka, wiecie, bluza po domu na jakiś wyjazd. No mówię, tylko wydaje mi się, że powinna być po prostu mniejsza, bo się trochę tak czuję jak w worku, wiecie. Każdy oversize ma jakiś limit. Ja już Wam kiedyś powiedziałam, że jeśli chodzi o oversize, to lubię, ale do jakiegoś tam, wiecie, limitu. Także wzięłam Was sobie troszeczkę wyżej, ale no uważam, że naprawdę jeśli chodzi o kolor, w ogóle są też bluzy, słuchajcie, krótsze, także jeśli szukacie długiej, krótkiej, zależy, no to naprawdę tam też możecie sobie zajrzeć na stronkę, bo jest w czym wybierać, jeśli chodzi o bluzę, to już Wam też mówiłam w poprzednim filmie. No i została nam, słuchajcie, ostatnia rzecz, to też jest bluza, także dla miłośników bluz, mam dwie bluzy dla miłośników sukienek i innych rzeczy, było troszeczkę więcej rzeczy, ale nie przedłużając, skakuję w moją kolejną bluzę, no i zaraz się widzimy. A więc słuchajcie, jestem, tym razem mam na sobie w ogóle bluzę welurową, ale zanim o tej bluzie, to może Wam jeszcze tylko wspomnę, że ta szara bluza nazywa się Crash i kosztowała 179,90. Oczywiście tak jak zawsze wszystko będziecie mieli podlinkowane pod filmem, także jeśli jakakolwiek rzecz Wam się spodobała albo w ogóle Wam podoba się ten vibe, który Marcela ma, to możecie po prostu sobie wejść na dole w opis filmu albo w podpięty komentarz.
I tam wszystko będzie i z łatwością znajdziecie sobie linki do strony. Teraz mam na sobie, słuchajcie, bluzę welurową. To jest taka butelkowa zieleń, tutaj właśnie fajnie widać. No uważam, że kolor jest po prostu przepiękny, także jeśli ktoś jest fanem butelkowej zieleni, a ten kolor jest po prostu top of the top, jeśli chodzi o ten sezon, to jest naprawdę warta uwagi bluza. Słuchajcie, jest tak lekka, jest tak przyjemna, że ja naprawdę nie czuję, że mam coś na sobie. Jedynie co czuję, to tylko to, że ona ma, słuchajcie, tutaj pas na dole, no i ja po prostu go tu czuję, ale można go sobie, wiecie, tutaj zbluzować, bo tak się teraz właśnie raczej nosi bluzy. W ogóle bluza też idzie w komplecie ze spodniami. Takie same spodnie, ja spodnie nie chciałam, także wzięłam sobie tylko bluzę. No uważam, że po prostu jest mega. Nie ma kieszeni, także jeśli ktoś jest fanem kieszeni, no to niestety tutaj ich nie ma, ale wszystko inne jest, także ja Wam jeszcze sobie tutaj zbliżę, no jeszcze w ogóle do tych czerwonych paznokci, to uważam, że jest sztosem. Dajcie znać, czy Wam się podobają takie kolory, czy idziecie za trendami, czy w ogóle idziecie w odrębną stronę. Ja mam tak, że przeważnie na początku trendy mi się nie podobają, a później bum, nagle chcę wszystko. Także słuchajcie, to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytanka, to zapraszam Was w sekcję komentarzy. Jeśli chcecie więcej Marsali, jeśli chcecie zupełnie coś kompletnie innego, to też proszę piszcie w komentarzach. Zostawcie po sobie subskrypcję, zostawcie po sobie jakikolwiek ślad. Będzie mi bardzo miło, że w ogóle dotrwaliście do tego momentu i jesteście ze mną, nadal to oglądacie. Także ja jeszcze raz Wam dziękuję za to, że jesteście i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki!